Dobrze było poezji, kiedy ją śpiewano. Dobrze, gdy ryto w kamieniu. Wiersze trzeba robić z twardszego od siebie tworzywa. Po raz 28 do Pelpina przyjechała młodzież na Pomorski Festiwal Poetycki imienia księdza Janusza Stanisława Pasierba. Będą wiersze recytowali, śpiewali. Niektórzy z nich przygotowali prace literackie, juwenilia i eseje. Oceniać ich będzie jury profesjonalne złożone z aktorów, dziennikarzy. Przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie ze szkół, tych, które właśnie od początku są tu obecne. Drugie liceum w Malborku, pierwsze liceum w Wejherowie, oczywiście także szkoły pelpińskie. Jestem bardzo wdzięczny nauczycielom, że próbują z młodzieżą pracować, pokazywać, że słowo jest tym narzędziem, którym można nie tylko opisywać świat, ale mówić o nim, o tym, że świat jest pełen piękna, a przecież o tym mówił ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Pamiętam na tym ganku, na fotografii rodziców, ciocię Tosię. Pamiętam przyjazd Tadzia Krakowskiego, na grobie matki Edyty, tej mądrej, świętej kobiety, na grobie dobrej, miłej siostry Krystyny. Iluż ludzi odeszło już, a może pozostało właśnie?